Siemano, ja jestem Mateusz, witam was w niedzielę, no i zapraszam na dzisiejszy film. Leo Messi prześcignął Cristiano Ronaldo. Argentyńczyk brał udział przy 1000 goli. Real Madryt ośmieszony przez Chukwueze. Przegrywają z Villarrealem. Bójka trenerów w meczu Tottenhamu. Chelsea przegrała kolejne spotkanie i w tym sezonie zdobyła mniej goli niż sam Erling Haaland. Czerwone Diabły wygrywają, ale tracą Marcusa Rashforda. Joshua Kimmich prowokował kibiców rywali po meczu. Doszło do szarpaniny, ale potem przeprosił. Szczęsny wskazał Grabarę jako swojego następcę. Ole Gunnar Solskjaer prawdopodobnie powraca do trenowania. A niemieckie media podają, że Robert Lewandowski i kilku innych piłkarzy Barcelony nie chcą powrotu Lionela Messiego. Dzisiaj mamy święta, więc z tej okazji możecie zrobić mi prezent i zostawić łapkę w górę. Ja przygotowałem dla was materiał, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę uczciwy deal. Tak samo jak wczoraj, jeszcze raz życzę wam wesołych świąt, no i zapraszam do oglądania. Manchester United w pierwszym sobotnim meczu Premier League pokonał Everton 2-0. Bramki na Old Trafford zdobywał Scott McTominay oraz Anthony Martial, który to powrócił do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Zdobyte 3 punkty cieszą kibiców United, ale nie tylko, ponieważ do składu powrócił Eriksen. Co prawda jak na razie to tylko na kilka minut, ale po ostatnich brakach kadrowych w środku pola to pojawienie się Duńczyka było jak zbawienie. Niestety fani United także mają powody do zmartwień. Najlepszy piłkarz tej drużyny, czyli Marcus Rashford, boisko opuścił przedwcześnie z powodu kontuzji. Erik ten Hag po meczu powiedział, że uraz Rashforda nie wygląda najlepiej. Nie wiem, jak się czuje Marcus. Taki jest efekt, gdy rozgrywasz dużo spotkań w krótkim okresie. Terminarz jest bardzo napięty. Piłkarze nie są w stanie odpowiednio się zregenerować, więc ryzykujesz kontuzję zawodników. Musimy poczekać, aby dowiedzieć się, jak poważny jest to uraz. Nie wygląda to dobrze. Tego mogliśmy się spodziewać. Piłkarze Pepa Guardioli nie mieli problemów z pokonaniem kolejnego ligowego rywala. Wczoraj zagrali Southampton i pewnie wygrali 4-1. Jan Bednarek zagrał pełne spotkanie, ale jak widzimy, obecność naszego rodaka tak naprawdę za wiele nie zmieniła. Ale tak naprawdę Polak rozegrał poprawny mecz, choć wynik może mówić coś innego. Erling Haaland wczoraj zdobył dwie bramki, w tym jedno trafienie po uderzeniu nożycami. W tym momencie na swoim koncie ma już 30 bramek, a przypomnę, że to dopiero jego pierwszy sezon. Tak dla porównania, to Chelsea w tym sezonie zdobyła zaledwie 29 goli, czyli o jedno trafienie mniej niż sam Norwek. To musi boleć. Na ławkę trenerską Chelsea powrócił Frank Lampard, ale na pewno nie był to udany powrót. Nastąpiła kolejna zmiana trenera, a w grze nic się nie zmieniło. The Blues przegrało kolejny ligowy pojedynek, tym razem 1-0 z Wolverhampton. Bramkę zdobył Mateusz Nunes, a ona była przepięknej urody. Uderzenie z voleya kompletnie nie do obrony. Doszło również do niebezpiecznej sytuacji. Gomez w bardzo brzydki sposób faulował João Felixa i jakimś cudem za te zagranie nie wyleciał z boiska. To była analogiczna sytuacja do tego, co zrobił Casemiro, który został ukarany zawieszeniem aż na 4 spotkania. Frank Lampard, gdy dowiedział się o decyzji arbitra, że piłkarz Wilków dalej będzie na boisku, wpadł w szał, ale jakoś mu się nie dziwię. Warto również powiedzieć o pojedynku Tottenhamu z Brighton, zakończonego wygraną kogutów 2-1. To szczęśliwy wynik dla gospodarzy, ponieważ dwa trafienia piłkarzy MEF nie zostały uznane. Dodatkowo w trakcie tego meczu doszło do spięcia pomiędzy trenerami obu ekip. Dość agresywnie rozmawiali jeszcze przed rozpoczęciem spotkania, a potem w minucie 58 przy ławkach trenerskich doszło do szarpaniny. W efekcie jeden jak i drugi resztę meczu oglądał z trybun, bo sędzia pokazał im po czerwonym kartoniku. Gola w tym meczu zdobył Son i tym samym stał się pierwszym zawodnikiem z Azji, który to w Premier League zdobył 100 bramek. Real Madryt po wspaniałym meczu z FC Barceloną wykrzaczył się na Villarrealu. Przegrali 2-3 przed własną publicznością i skoro takich meczów się nie wygrywa, no to nawet nie ma co myśleć o wygrywaniu ligi. Real wyszedł na prowadzenie po kwadransie, ale Samuel Chukwueze zdobył dwie bramki. I przy pierwszym trafieniu ośmieszył defensywę Realu Madryt, gdzie jednym zwodem zgubił dwóch zawodników. A drugie trafienie to przecudowne uderzenie z dystansu, piłka raczej nie do obrony. Jeżeli Barcelona wygra swój poniedziałkowy pojedynek, to strata Realu Madryt będzie wynosiła 15 punktów i w tej sytuacji fanom Realu Madryt polecam spojrzeć za siebie, bo jeszcze jedna wpadka i mogą stracić nawet pozycję wicelidera.
Paris Saint-Germain po dwóch ligowych porażkach przełamało się. Wczoraj 2-0 pokonali Nice. Pierwsze trafienie w minucie 25 zdobył Leo Messi, a w drugiej części spotkania asystował przy trafieniu Sergio Ramosa. Mógł mieć nawet dwie asysty, ale w samej końcówce meczu idealną okazję na gola zaprzepaścił Kylian Mbappé. Swoim trafieniem Leo Messi wyprzedził Cristiano Ronaldo pod względem ilości goli zdobytych w Europie. Portugalczyk ma ich 701, a Argentyńczyk 702. Dodatkowo Messi brał udział przy 1000 klubowych goli. Jak powiedziałem, 702 razy trafiał do siatki rywali, a 298 razy asystował. Wielkie, naprawdę wielkie gratulacje. A tak swoją drogą, to kto jeszcze kilka lat temu pomyślałby, że Leo Messi będzie asystował Ramosowi i tym samym ustanawiał takie rekordy. Życie pisze zdecydowanie najlepsze scenariusze. Bayern Monachium rozegrał dwa spotkania z rzędu z Freiburgiem. Ten pierwszy pucharowy przegrali, tracąc bramkę w ostatnich minutach rywalizacji, ale wczoraj w lidze już odnieśli zwycięstwo. Wczoraj piłkarze Thomasa Tuchela byli w roli gości. Jedyna bramka w meczu ligowym padła w 52 minucie, a jej autorem był Matthijs de Ligt. Asystą zanotował Musiala. Gdy się rozgrzewali, to na telebimach stadionu przez cały czas były pokazywane trafienia z poprzedniej rywalizacji, która to zakończyła się wygraną Freiburga. Więcej emocji niż na samym boisku było już po zakończeniu rywalizacji. Joshua Kimmich zaczął ostentacyjnie świętować wygraną przed kibicami gospodarzy. To nie spodobało się jednemu z zawodników rywali i doszło do niemałej szarpaniny. Mniej więcej tak ona wyglądała. Rywale skrytykowali go w pomeczowych wywiadach, a sam Joshua Kimmich przeprosił za swoje zachowanie. Było wiele emocji. To było dla nas ważne zwycięstwo. Przegrana w pucharze bardzo nas bolała. Poniosło mnie. Nie powinienem tak robić. Można powiedzieć, że było to niesportowe zachowanie. Polska bramkarzami słynie. Na tej pozycji zawsze mieliśmy światową topkę. Tak było, tak w tym momencie jest i prawdopodobnie przez kolejne lata także będzie podobnie. Pomimo tego, że Wojciech Szczęsny był najlepszym polskim zawodnikiem na mundialu w Katarze, gdzie fantastycznie spisywał się między słupkami i zapewnił drużynie awans do fazy pucharowej, to 32-latek ogłosił, że zakończy karierę reprezentacyjną. Nadchodzące Euro 2024 będą dla niego ostatnim wielkim turniejem w kadrze i wyznał, że nie zagra na kolejnym mundialu. Oczywiście jeżeli tam awansujemy. Bramkarz Juventusu wskazał również, kogo widzi jako swojego następcę. Tak powiedział. Są też młodzi zawodnicy, którzy mają umiejętności, by przejąć bluzę z numerem 1. Chciałbym też zwieńczyć karierę w reprezentacji sukcesem na Mistrzostwach Europy. Mam wrażenie, że są za mną młodzi bramkarze, którzy będą w stanie godnie reprezentować kraj, jak choćby Kamil Grabara. Uważam, że jest on w stanie na kilka lat zamknąć innym drogę do bramki naszej kadry. Ole Gunnar Solskjaer, czyli były trener Manchester United, jest jednym z kandydatów do przejęcia Klub Brugge, czyli belgijskiego klubu, który niedawno stracił swojego trenera. Solskjaer, który od listopada 2021 roku nie pracował w seniorskim futbolu, teraz ma okazję, aby to zmienić i pozostać w Belgii na stałe, oczywiście, jeżeli zostanie wybrany. Innymi kandydatami do objęcia tego stanowiska są Ronny Deila ze Standardu Liège oraz Dino Topmiller, który pracował jako asystent w takich klubach jak RB Leipzig czy Bayern Monachium. Klub Brugge w tym momencie zajmuje czwartą pozycję w lidze. Co więcej, nie mogą sobie pozwolić na punktowe straty, jeżeli w kolejnym sezonie chcą pojawić się w europejskich pucharach. Zgodnie z doniesieniami niemieckiego Sportu, to Robert Lewandowski jest jednym z liderów frakcji piłkarzy FC Barcelony, którzy nie chcą powrotu do klubu Leo Messiego. Polak pragnie zachować swoją pozycję jako największej gwiazdy w klubie, a ponadto ma być zły również na Leo Messiego, ponieważ ten nie oddawał na niego głosu w ważnych plebiscytach. Niemieccy dziennikarze twierdzą, że Polak w tej opinii nie jest odosobniony. Kolejnym graczem, który nie lubi Leo Messiego i nie chce go ponownie zobaczyć na Camp Nou, jest bramkarz Marc-André Ter Stegen, który ponoć od dawna miał się z Argentyńczykiem po prostu nie dogadywać. Ponadto Ansu Fati, który wszedł w buty swojego byłego idola, odmawia oddania mu koszulki z numerem 10, a Ousmane Dembele nie odnajdywał się na boisku, kiedy na nim znajdował się także Leo Messi. Panowie po prostu nie potrafią ze sobą współpracować i dlatego Francuz nie chciałby ponownie zobaczyć Messiego. Argentyńczyk opuścił FC Barcelonę w lecie 2021 roku, a teraz cały zarząd klubu, jak i szkoleniowiec Xavi, pragną przywrócenia Messiego do drużyny, co jak widzimy w
tym momencie nie podoba się wszystkim zawodnikom. Robert Lewandowski w tym sezonie w 35 pojedynkach zdobył 27 goli, a także 7 razy asystował. Ciekawie, czy będzie podobnie, jeżeli faktycznie Leo Messi dołączy do Blaugrany. I standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. O godzinie 17:30 w Premier League mamy wielki hit. Liverpool podejmie przed własną publicznością lidera ligi, czyli Arsenal. W Ligę Olympique Lyon zagra z Rennes. W La Lidze Rayo Vallecano zmierzy się z Atletico Madryt, a FC Barcelona zagra dopiero w poniedziałek. Ich rywalem będzie Girona. A w Arabii Saudyjskiej Al Fahia zagra z drużyną Cristiano Ronaldo Al Nasr. No nic, na dziś to już koniec. Dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do samego końca. Jeżeli doceniacie moją pracę, to koniecznie oceńcie ten materiał. Z tego powodu będzie mi niezmiernie miło. Jeszcze raz życzę Wam wesołych świąt i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Oczywiście samego rana. Cześć!